I szczerze nawet jestem dumny z tego let's playa. Mimo że no jak na dzisiejsze standardy to uważam, że go zbyt sztywno prowadziłem, to jednak podobał mi się mimo co, jak co tak czasami do niego wracam. Chociaż teraz obecne let's play mi bardziej... Znaczy, nie jest to tak, że stare let's playe, nie wiem, słabo mi wyszły i w ogóle są do dupy. Bo w większości jestem z nich zadowolony, tylko chodzi o to, że jakby wiem, że jakościowo trochę inaczej to wszystko wyglądało, nie? Byłem też poza tym bardziej nieśmiały, teraz jestem taki śmialszy, więc tu już mogę powiedzieć, że bardziej się integruję z ludźmi, a kiedyś to byłem bardziej taki robot, na zasadzie nagram, odklepię swoje i tyle, nie? A tutaj to przynajmniej mamy teraz w jakimś mniejszym lub większym stopniu, staram się pokazywać takiego siebie, wiecie. Nie oznacza, że wcześniej nie pokazywałem siebie w 100%, tylko po prostu chodzi o to, że no... No wiecie, walczyłem z tą nieśmiałością, nie? Ci, co zresztą śledzą mnie od bardzo dawna, powinni wiedzieć coś w tej kwestii. Tu nic nie ma. Ciekawy jestem, jaki tutaj będzie strażnik, bo w wersji na PS1 tutaj był ten ogromny, w sensie ogromny, co miał dużo HP, ale widzę, że tutaj nie ma. Dobra, złote pięści, elo. Cześć jak czapka, P jak parasol, spierdzielaj. Chciałbym, żeby te złote pięści się jakoś mi utrzymały, aczkolwiek wiem, że nie będzie za bardzo takiej opcji, więc trudno się mówi. W ogóle to jest zabawne, że wcześniej Redemption skończyłem niż Revolution. Bo ja już jakby jestem, mówię, po nagraniu całej serii z Raymana Redemption, chociaż teraz jeszcze trzeba ogarnąć ostatni odcinek, w sensie bonusowy. O, tutaj jeszcze klatka jest. No dzięki złotej pięści to te klatki się od razu niszczą, nie trzeba tutaj, nie wiem, nie wiadomo ile strzałów marnować. A, czekaj, czy czasem magnes mi nie pokazuje, że mam się wrócić? Noszę jakieś dziwne wrażenie, że tutaj chce mi pokazać, że lumy gdzieś są, ale nie... Nie, są, ej! Dobrze! Ha! Dobra, chciałem oszukać magnes, a magnes mi tutaj chciał pomóc. To nie mam więcej pytań. 820 na 1000. No to już... W sumie to tylko dwa nam poziomy zostaną wtedy do samego końca gry, no bo statek więzienny i wronie gniazdo. I tyle, cała gierka już będzie zrobiona na 100%. Revolution. Ta muzyka kompletnie tu nie pasuje, nie? Jak pasowała przy tym, przy urwisku, tak tutaj to w ogóle nie pasuje. Ale dobra, niech leci. W sumie to też jest jeden z takich spoko soundtracków, chociaż bardziej schizowy jest niż pozostałe. Tylko traf do tego balonu, bo jak nie trafisz, to ty kurde mięczak jesteś, ziomek. No. Dobrze, kolego. Jeszcze jedna klatka. 82%. 8 godzin 20 minut. Save'a. To jest i tak stosunkowo mało w przeciwieństwie do takiego Crash'a 4, gdzie ja tam mam prawie 70 godzin nabitych. Aha. To po co była w takim razie ta scenka? Przynajmniej w wersji na PC i PS1 było coś takiego, że Rayman przynajmniej skakał i było widać, jakby chciał samobójstwo popełnić.
No i tu przynajmniej się balonem dostaliśmy, a nie tak jak w wersji na peceta i wielu innych, gdzie po prostu tak nagle z dupy się tutaj pojawiamy. Poza wersją oczywiście na PS1, bo w wersji na PS1 czegoś takiego nie było. Tu mi jest pokazane, że tu gdzieś lumy są. Magnes, tym razem mnie nie oszukasz. Okej, okay, dostałem się. Tam widziałem, że są lumy pod tymi kamiennymi, może nie platformami, ale przed tym kamiennym czymś. Ha! Nie ze mną te numery. No ale gdzie tutaj są dzieciaki? Aha. Zablokowałem się w... schodach. Super. Super. Czyli tutaj dzieciaków nie ma. Okej. Okay. Tylko byli w wersji PS1 i PC? Może, nie wiem. Ja się nie znam szczerze na tym Revolution kompletnie. Ta, wszędzie strzałki. Spoko, tylko że my tutaj lumy mamy do zebrania. Nie wiem, czy Gierko sobie zdajesz z tego sprawę. Tam też są lumy, widzę. Ta, to lecimy z powrotem. Tym razem do góry nogami. To jest 4. Okej. 44. 45. Pch. Ja to liczyć umiem, dobry jestem. Aparat na zęby.
No dobra, to chyba tutaj mamy już zrobione wszystkie lumy. W sensie zdobyte. Zrobić to można coś innego. No i lumy tam jeszcze na dole będą. Tu już mam skończony quest ze zbieraniem lumów. Tak, tutaj będą teraz. Dokładnie. No i ciekaw jestem, co teraz tutaj będzie na nas czekać. 85%. O kurde. A no. No tak, no skoro nie będziemy mieli już ratowania dzieci, no to teraz czas na ostatniego bossa, ostatniego strażnika maski i ekskluzywnego dla Revolution zarazem. Tak, mamy ostatnią maskę tutaj. Woo!